Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i tak jak obiecałem w poprzednim materiale, centrum propagandowe jest już tuż, tuż, no ale oczywiście Armia Królewska próbowała mi przeszkodzić. Ale na szczęście dosyć nieskutecznie. Jeden strzał z granatnika, nie no dobra, dwa. Dwa musiały niestety pójść. Oczywiście dwa trafione były, ale właśnie odnośnie karmy, patrzcie na to, bam. I nic, zupełnie nic. Mój poziom karmy już po prostu nie spada, bo teraz każde wydarzenie karmiczne, jakie zrobię, no nie wiem, kurczę, mam dodatkowy bonus do otrzymanej karmy 50%, no to kurde. Ale właśnie, moment, to jest centrum propagandowe i tutaj masz plakat? No, pff, coś tu jest nie tak, koleś, coś tu jest nie tak. No ale dobra, no skoro tak, proszę bardzo, jestem na miejscu, jestem gotów, ale zanim to, tam widzę jakiegoś zwierzaczka, to raz. Tu się przewrócił. Znaczy plusk był za duży, najwidoczniej. Nie, ale tutaj gdzieś jest pod wodą skrzyneczka. Ja lubię je zbierać. Dobra. Jeszcze tam pozostaje jedna. No, przydałoby się popracować troszeczkę nad płucami Adżeja. Choć i tak, kurczę, zdecydowanie dłużej potrafi wstrzymać oddech ode mnie, oczywiście. Ale on nie pali, przynajmniej z tego, co widziałem. Nawet od Jiggiego i Redziego nie przyjął ani razu jointa. No dobra, dzień dobry. This is Rabbi Ray Rana and you're listening to Radio Freaky Rat. Let's hear some tunes. A to ciebie w radiu słyszę. Aha. Adziegale. Bhaiyo, Bhaijan, I would like to shake your hand. I have been keeping an eye on you. You are doing really good work. So you're the guy on the radio. No dokładnie, no właśnie do tego samego wniosku doszedłem wcześniej, Adżej. Parę sekund wcześniej. Look, you fight with your brawn, but I fight with my words. And you know the old saying, the pen is mightier than the sword. I mean, after all... No jest takie powiedzenie, fakt, fakt. With soul and a conscience. Besides, the more people I turn away from Bhagan, the less people you have to fight. I can't argue with that. Still, there's only so much I can do from here. I spread the truth, and I take the liars down a peg, but someone needs to get their hands dirty. And come on, look at me and Chotu. I mean, Chotu's dirty, but it's not like we can mess people up. The only guns we use are water guns, and come on, man, that's why I have this radio show. You have the broad shoulders and biceps to take down evil. You've been tearing down propaganda posters, which is great, but Bhagan's propaganda machine is kicking it up a notch in response. His men are setting up propaganda centers and those places are churning out the bullshit 24/7. Yeah? Dobra, czyli wbić do tych centrów i rozwalić wszystko w drobny mak, tak? I built it myself, man. I mean, you think Chotu helps? Come on, look at the guy. He's got body and mind dyslexia. The dude is practically... Ma dyslexię ciała i umysłu. Jaki... No spoko, Rabbi Ray Rana, mogę ci pomóc. Propaganda? No way, not even close, but don't worry. I'll track down the new propaganda centers whenever they appear and then I'll relay the details to you. No dobra, spoko, możemy się tego mówić. Fuck up those members, man. Take out that first center. Oh shit, I gotta go back. Hey, thank you so much for coming. Hey, Chotu, make him some chai. Bhai, chai banao, bhai. Sorry. Gdzie jest ten Chotu? No widzę go karton, kurde. Małpka, nie? Sorry, it's really hot in here. It's like a hot box, man. It feels like Guantanamo Bay up in here. So great meeting you, man. Hey, we are back. You are tuned into Radio Freaky Rat with Rabbi Ray Rana. We've had some questions from our loyal listeners. This is coming from, Janina? Myślałem, że tak sobie w polscy tłumacze wymyślili Jankę. Ile? Kilometr ponad. No dobra, na szczęście jesteśmy dosyć wysoko. Kurczę, jakbym stamtąd startował, to by było jeszcze wyżej. Dobra, więc tak, tutaj widzę miejsce, gdzie będzie można się wspiąć, a później już tylko spokojnie wiewióreczką, jak to zwykłem robić. To już nie będzie pierwszy raz. Armia Królewska przejęła pobliską wioskę, by założyć w niej obóz propagandowy. Zniszcz cały sprzęt i wyeliminuj wszystkich obecnych tam wrogów. Wow, chyba właśnie uciekam z jakiejś poważnej walki. Dobra, trudno. Nie można wygrywać zawsze, nie można zawsze walczyć. Okej, jest. No kurczę, niewielki dystans uda mi się chyba pokonać w ten sposób. Zwłaszcza, że tutaj mi się automatycznie zaraz spadochron otworzy pewnie, a może nie?
Jest, na szczęście nie, dobra. Okej, okej. No patrzcie jak metry uciekają tam po lewej stronie. Pach, 700 już. 650, kurde, nie, naprawdę. Tempo jest świetne. Ale tak, można zniszczyć sprzęt, a nic, kurczę, nie wspomnieli o żołnierzach. No, mam nadzieję, że mogę też ich zabić. No dobra, tutaj niestety musimy wylądować. Ale też może jakiś pagórek się trafi. Jeszcze lot wznowimy zaraz. O, że tu... Dobra, op! Jest! Dobra, ale naprawdę sobie poleciałem teraz. Oj, słyszę miodożera gdzieś w pobliżu. Nie, nie zajmujemy się nim. Dobra, to jest miejsce, w którym nie byłem, rzekomo. Co my tu mamy? Mamy jakaś jaskinia, coś? Ej, faktycznie. A rzućmy okiem. Oko Jalunga. Dobra, mamy grzybki halucynogenne. To się komuś na pewno przyda. Pewnie Jogiemu i Regiemu. Oj, taka eksploracja. No, nie, inaczej, zawsze lubiłem eksplorację we wszystkich grach typu sandbox, ale... Tutaj w tych skrzynkach są losowe rzeczy, żadnych fajnych sprzętów, ewentualnie... Przedmioty kolekcjonerskie, jakieś listy, coś, no ale poza tym, no spójrzcie, bam. Pendrive i butelka 50-letniej szkockiej rakiety i trochę pieniędzy i to wszystko, plus, dobra, list. Nauki pogana mina numer 3. Wszyscy żołnierze Armii Królewskiej w pełni służą społeczeństwu. Szanujcie ich szlachetne poświęcenie i każdy wydany przez nich rozkaz. Niech światło pagano oświetla was wszystkich. Brednie, bujda, jedna wielka ściema. Ale dobra, moment. Bez kucania? No, bez kucania się udało wyjść. No dobra, już nie strzelajmy do swoich, bo się zdenerwują. No, poziomy karmiczne i tak zawsze pozostaną na maksa. Ale i tak nie ma co im problemów robić. Dobra, jakieś orły, ale to z prawej strony, gdzieś pewnie za mną daleko. No okej, można przygotować snajpę jako drugą broń. To jest tak, oczywiście wejdziemy na... Miejsce troszeczkę wyższe, wyżej położone niż sama wioska. O kurde. Dobra, wilki, 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 wilki. Fucking shit! No. Dobra. No, uciekać, kurde, uciekać. No, dobra, ale skórki wezmę. Trzeba zbierać na Bushmana, choć brakuje jeszcze 10 rang w arenie. Nie, najgłupsze jest to, że arena jeszcze działa jak nur, już nie żyje. Dobra, jeszcze jeden chyba został, nie? O, jeszcze żyjesz. No, już nie. Dobra, z racji tego, że faktycznie są to dwie skóry. Jeszcze raz wbijmy kukri. Jego truchło. Dobra. A jeszcze tutaj też. Czemu nie? Ej, no mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć mojego burczenia w żołądku teraz. No jeszcze nie zjadłem śniadania. I usiadłem od razu do nagrywania. Jaki niespodziewany rym. Nie, dobra. Zniszczyć sprzęt. Nie ludzi. Okej. Okay. Znaczy, no nie, no ludzi też oczywiście, mam nadzieję. Ale co, tylko jeden żołnierz? Naprawdę? To jest wasze... Nie, no dobra, jest drugi. Ale to jest wasze centrum propagandowe? Jeden, kurde, koleś na krzyż. Dobra. Bam? Co oni na to? Oni na to nic. Dobra, zniszcz wszystkie narzędzia. Ok, pewnie ich tu będzie więcej jednak. O, dokładnie. Tam ci widzę. Chodź, tu chodź, tu chodź. Dobra. No i tam, po drugiej stronie. O, to jeszcze widzę ciebie tutaj. O kurde. Lipa, lipa, lipa. Choć w sumie nie do końca. No kurde, piechol! O, w ten sposób. To może odciągnie ich uwagę ode mnie. Od mojej pozycji tutaj. No ale w sumie z drugiej strony, no nie mają zakładników podobno. To można to zrobić w ten sposób. No chodź ty, chodź. No to potknięcie kosztowało ciebie zdrowie i życie. O,
shit, nie wiedziałem, że aż takiej destrukcji można dokonać tutaj, ale dobra. Tym lepiej dla mnie, tym lepiej dla mnie. Aha, rozumiem, że posiłki tam przyjechały właśnie. I nie mam na myśli lunchów dla żołnierzy. No dobra, dobra, spokojnie. Dobra, kit, lecimy do nich. Może nawet na dachu sobie wyląduje. Dobra. No jest was wielu, ale... No ja mam granatnik. To ja tutaj rozdaję karty teraz. Nie, serio, granatnik tak ułatwia sprawę. No ja też w poprzednim Far Cry'u tak było. Dobra, też jadę. No nie przeskoczył, ale też... Nic się nie stało. Dobra, to was powinno przestraszyć na tyle, żebyście się nie zbliżali przez najbliższe parę sekund. A, plakaty i inne pierdoły. Dobra, mam koktajle. Można to po prostu spalić. Dobra, ale siebie podpalić już nie musiałem. Dobra, jest i skrzynka. Ale nie mogę jej ruszyć jeszcze. Dobra, takie wielobójstwo starczy. Dobra, odsłońcie mi dojście do skrzynki, dobra. Oj, 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 oj. No. Ej, ale moment, co jest bez eksplozji? No, właśnie. Eksplozja musi być. Ja tu chodzę i wysadzam wszystko jak leci. I wszystkich. Dobra, czyżby cały sprzęt rozpieprzony w drobny mak? Czy niekoniecznie jeszcze? Moment, to nie jest skrzynka do otwarcia, nie? Aha. No więc powiada, że jesteś tu. Bam! Granatnik z wyskoku, kurde. Ładnie stylowo, Andrzej, ładnie stylowo. Dobra, materiały wybuchowe nie są już mi potrzebne. O kurde, dobra, a spróbujmy się zakraść. No kurde, Andrzej, no do jasnej cholery. Widzieliście to? Ja już myślałem, że jestem na tyle blisko, że mogę po prostu dokonać eliminacji, ale nie, musiała się pojawić kurcze ikonka. Moment, dobra, jest i skrzynka, i tutaj gdzieś jest... Aha, sprzęt. Dobra. No i chyba wszystkich zabiłem już, nie? No właśnie, dobra. Centrum zniszczone. Jakbym bazę odbił. Takie samo ujęcie kamery i krążenie dookoła lokacji. Dobra, czy coś więcej jeszcze? Od naszego wodzireja radiowego. Rzućmy okiem na mapę, choć pewnie on się będzie coś teraz odzywał. W tej kwestii. No ale kurczę, jeżeli nie... A, jest tutaj jednak. Ale nie, serio chciałbym spróbować swoich sił na arenie. Gdzie jest arena? No właśnie, oj, 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 piechol. No, 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 no. Gdzieś tu może? Lotnisko? Nie. Szkoła? Też nie. Klinika? No, może kiedy indziej. Amita i ko Amity Shanat. A Shanat to jest chyba właśnie... Nie no, czy Shanat to jest arena? Cholera wie, ale jest zbiornik wodny. No, 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 to by się w miarę topograficznie zgadzało. No dobra, okej, okay, moment. Zanim to, może jeszcze raz pobawmy się w walczącego z propagandą Andrzeja Gaela. Ale właśnie, chyba nie dałem Wodzirejowi okazji na wypowiedzenie się. No dobra, no to okej. Okay. Andrzej Propaganda Fighter. Nie, serio, gdzie to jest? No, rozumiem, że tutaj coś bije. Dosłownie. Biom, biom, biom. Ale to nie jest to. To nie jest w ogóle to. Tutaj. A, no dobra, może być pojazd oznaczony, skoro znajduje się tuż obok centrum. No ale właśnie, moment, skoro pojazd jest tuż obok... Ojej, bo bum! Zawrócicie do mnie? Haha, debile. Oj, nie, wysiedli? Kurde. To akurat niedobrze. Myślałem, że podjadą wszyscy. Ej, moment, ale tutaj też? Z tej strony? Jak? Gdzie ja, kurde, wylądowałem? Co to jest za miejsce? Tygrysek się z nimi zajął troszeczkę szybciej. Ej, ale właśnie, moment, Złoty Szlak też tam walczy. No dobra, Armię Królewską zabijaj, ale Złoty Szlak został.
I hear you've been busy destroying Pagan's propaganda, Ajay. Aha, no, masz dobre informacje, Amito. But it's a good start. Dobra, zaraz wykonamy jeszcze jedną misję z tego samego gatunku. No a później, no właśnie. Trzeba będzie udać się do Amity, choć nie chcę wykonywać od niej misji, tylko ona się znajduje akurat w miejscu, gdzie Nur urzędowała. A, snajper, tak? O, brzuchomówca. Super. Nie, dobra, serio, patrzcie to. Nic. Żaden minus do karmy. Po prostu na stałe. Na maksa. A, oddziały Nur. Nur już nie żyje. No to jest to, że zostawiam sobie wszystko na później, na odcinki i tak dalej. No, a tutaj widzicie. Później takie kwiatki wychodzą. Że oddziały Nur narobią przypału, a Nur już dawno nie ma. Dobra. Jest. Dobra, myślałem, że się nie odbyło. Kurde, oj, to może być problem. Chyba, że wyląduje na słoniu. Nie. Wiewiórka jest szybsza. No, do kogo oni strzelają? Pomogłem? Czy w jakiś sposób wam pomogłem teraz? No, chyba tak. Dobra. 240 punktów doświadczenia za rozwalenie gościa granatnikiem. No nieźle. Dobra, dobra. Ćwierć kilometra stąd znajduje się kolejne centrum. Chyba nawet już je widzę tam z daleka, więc tak, snajpa. Choć w sumie, czy jest w ogóle sens bawić się... A nie, w sumie jest. Im później się dowiedzą, co jest grane, tym lepiej. Dobra, tam cię widzę. Tam cię widzę. I ktoś, no, ktoś tam musi być jeszcze, na pewno. Nie, ale dobra. No, widzę tych dwóch. Snajpą ich sięgnę, na pewno. Dobra. Bum! O kurde, co jest? Moment, czyżby zasięg? Ej, faktycznie, nie mogę ich sięgnąć stąd. Kurde, kiepsko, snajperko, bardzo kiepsko. No liczyłem, no, znacznie więcej. No ale dobra, skoro nie chcesz się tak bawić, no to muszę się zbliżyć. No dobra, teraz 100 metrów, no ze 100 metrów już powinna, kurde, sięgać. Moment, poza tym tak, tam mamy sprzęt. No dobra, ale tu jest człowiek za krzakami, to może jego w pierwszej kolejności. Oj kurde. Dobra, to już moja wina. Okej. Okay. Sięgamy ludzi, więc... Może i sięgnę wieży od razu. No gdzie jest eksplozja, przepraszam bardzo? Halo? Jakim cudem on mnie prawie zobaczył? Czy jestem schowany za kamieniem? Ja! No dobra, skoro już widzą, to trudno. Wbijamy na... kurczę, na przypale, na kozaku. Chociaż z jednej strony widzą, a z drugiej strony nie widzą. Dobra, jednak widzą. Dobra, raz i... No dwa, kurde. Oj! Nie mam już! Oj, no to słabiutko teraz. Dobra, może podpalmy parę miejsc. Dobra, może podpalmy wszystko po prostu. Przy okazji zniszczę też sprzęt. Ło, no kurde, ile musiałem wypruć w ciebie. No, ale zginął, na szczęście. Dobra, spalmy dom, spalmy szopę. Oj, granaty rzucają, to a ja też mam. Tak się dobrze składa. No moment, kurde, ale jeszcze się nie przewróciłaś? Powinnaś. W ogóle moment, mam przyklejane? Tak, przyklejane granaty. Ej, czy na niego spadła wieża właśnie, przekaźnikowa? No to ale pięknie. Dobra, możecie tam się, kurczę, kitrać gdzieś tam daleko. Obojętnie, ale tak. Dobra, to muszę rozpieprzyć. Znaczy nie jest szafkę komputery, piechol, komputery. Aha, jeszcze ten, tak? Dobra, to odhaczone. A, posiłki przyjechały. Dobra, ale spokojnie, ja zdążę tutaj wszystko rozwalić, zanim oni się tutaj w ogóle zbliżą chyba. Moment, czy ja słyszę ul? Moment, gdzieś słyszałem ul w oddali. A, tutaj jesteś, dobra. Jestem w stanie to wykorzystać, zaraz.
Don't give up! A wiecie co, może jednak młotowami będzie lepiej. Moment, on gdzieś tutaj się chowa na dole, prawda? Aha. Eliminacja z wyskoku? Słabo. Ej, można przytrzymać gościa, żeby później od niego nóż wyciągnąć, ale dobrze. Dobra, i teraz tak. Kid, rozwalmy to. Dobra, to spalone. Choć kurde, nie do końca. Tak samo tamten domek, w którym już byłem, też nie został zniszczony. Doszczętnie. A, komputery się nie palą najwidoczniej. Bum, ale dobra, taka eksplozja już powinna wystarczyć. I teraz tak, tylko eliminacja pozostaje. Więc może tak, granat raz i granat dwa. No mógłbym wyskoczyć i strzelać po prostu. I zresztą tak chyba właśnie zaraz zrobimy. Ale moment, moment. Najpierw tak, wyciągnijmy gościa w tą stronę. No może nie trzeba wcale. No jakim cudem on mnie nie... Ej, no przecież, kurde, była ikonka od eliminacji, nie? Dobra, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Ważniejsze niż cokolwiek to nie zginąć tutaj, no bum. I przeżył granat koło siebie, nie? Co za koleś. No dobra, może to się tutaj przyczaje delikatnie. Jest, jest eliminacja. I granat? Aha. Nara. Dobra, eliminacja granatem to 50 punktów doświadczenia. Jakby co? No kurde, bez przesady widzę ikonę eliminacji, wciskam, a ten macha nożem jak kretyn. Dobra, masz, bo zginę zaraz. Jeszcze żyję, a dobra, a jak ciebie skleję, tak typowo ciebie, bam, aha, nie. To po co mi przylepny granat, jak nie mogę go przyklejać do gości? Yeah, no ale dobra, tak czy inaczej. Kolejne centrum propagandowe rozwalone w drobny mak. Dobra, no to teraz tam, może faktycznie już tam do tej areny. Okej, zróbmy to, nie ma co się ociągać, ale właśnie moment, jakieś diamenciki na mapie? Nie, ewentualnie tam biała roślinka tylko. No dobra, no mam nadzieję, że nie przyjmę od razu przypadkiem misji od Amity. Bo jeżeli się nie mylę, Shanad to jest właśnie arena. Dobra. Posiądź umiejętność Kornak, aby jeździć na tym zwierzęciu. Na którym? Na Kornaku? Nie znam takiego zwierzęcia, chyba chodzi o słonia. Pewnie. Ej, aby można było dosiąść tygrysa tutaj. To ale by było świetnie. No okej, okay, dobra, jest nasza miejscówka. Tym razem już muszę uzupełnić po prostu zapasy. Okej, okay, wszystko. I też sprzedajmy co mogę, oczywiście. Dobra. W ramach premii otrzymuję punkty doświadczenia. Super! Faktycznie, no to jest arena, miałem rację. I Amita niby tam wewnątrz. Nie, Amita tutaj wyżej. Okej, okay, dobra, czy nie będzie problemu z wejściem na arenę. No ale kurde, bez przesady. No już dawno nie żyje, kto przejął po niej pałeczkę? Dobra, pogadajmy z Tyskami. Okej, okay, walki bez końca, wyzwania broni. Na arenie nie ma żadnych sojuszy pomiędzy drużynami. Wykorzystaj to i pozwól im walczyć między sobą. Tryb bez końca stawia cię przeciwko niekończącym się falom przeciwników. Aby zwiększyć wyzwanie broni, musisz zyskać minimum 3 gwiazdki. Okej, okay. Aby zwyciężyć. Zwyciężyć. No, dobra, zacznijmy od walk po prostu. Arena Shanad. A są inne areny jeszcze? Kurde, nawet nie wiedziałem, nie byłem tego świadom. Dobra, gdy zdobędziesz przychylność tłumu, ludzie mogą rzucać ci amunicję. A jak zdobyć przychylność tłumu? O kurde, czemu tylko taka lipa? O kurde. Dobra, mamy rewolwer. Ale przynajmniej troszeczkę amunicji. Rabi, jestem troszeczkę zajęty teraz. No tu się pierwsza runda zaczyna. Ej, w pierwszej sekundzie już myślałem, że to jest... O, czekaj, dobra. Czy... To się powinno udać.
Kurde, ile tego musiałem ładować. Zaciągnij go, ciągnij. O kurde, jeszcze Wilczek na to wszystko się przytargał. No i to się teraz przyda, bo dwa segmenty są uzupełniane, kiedy bez mikstur i apteczek... Oj! Granat! No dobra, to było głupie. Ale liczyłem po cichu na eliminację. Dobra, kokaj mołotowa, jakby co. No dobra, grając w ten sposób szybko rangi 10 raczej nie wbije. No chyba, że strzały w głowę. No i dobrze wchodzą. Bum! Choć tam nie trafiłem moim granatem. A dobra. Trzy rundy, tak? Dobra, to uwaga, runda druga. O cholera. Żołnierze czy zwierzę? Żołnierze czy zwierzę? No. No kurde, Ajay znowu! Cholera jasna, nie? No nie lubię takich eliminacji. Niby eliminacji, które tak naprawdę nie są eliminacjami. Co to było? Nóż do rzucania, dobra. Okej, okay, oni walczą między sobą, a ja powinien być w stanie się... A, zakraść. Boom. Dobra, kolej z tym granatem, może jeszcze kogoś sięgniesz. No, chodź tu, chodź. Bam, jednym strzałem, jak profesjonalista. No dobra, tu trochę więcej. Dobra, spokojnie, spokojnie, pozostaje niezauważony. Liczą się punkty. Dobra, jednak mnie widział. Zza kamienia, nie wiem jak. Kurde, pełno ich, dobra. Frontalny atak. Nie, właśnie, może go uda mi się obejść? No, widzicie, znowu była eliminacja, wcisnąłem i nic, nie? Ale to jest denerwujące. Dobra, więc tak. Ej, te się otworzą? Oj, cholera, oby nie. Oby nie, runda finałowa. Dobra, dwie pantery. I pewnie jeszcze żołnierze, tak podejrzewam. Nie, serio, otworzą się czy nie? Bo jak się otworzą, to mam przerąbane. A jak nie, to luzik. O kurde, dobra. No, szybko mnie odnalazły. Dobra, lecz się, lecz. No i jeszcze tutaj też reload, no nie. Ło, ale to słabo strzela. Dobra, lecz się. Nie mogę zginąć. Kurde, nie mogę. Dobra. Zbliż się do beczki, zbliż się do beczki. Sięgnęło go? Cholera, nie. Dobra, ważne, że przeładowane, ale jednak bardziej kałach chyba. Ej, gdzie ona jest? Gdzie jest pantera? O tu, dobra. Ale leci dołem, idiotka. Ej, tu jesteś, dobra. Victory! Choć eksplozja mnie sięgnęła. Jej! Woo! Are you not entertained? No i seria, w kurde, skałacha powinna tam pójść. Dobra, chyba ranga wpadła i nawet połowa kolejnej. Dobra, następnie będę za dymiarzem. Ale dobra, muszę wbić 10, żeby Bushmana dostać. Ej, dobra, wiecie co, w następnym kolejnym odcinku po prostu będziemy zajmować się rzeczami na arenie. A tymczasem ja kończę. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! A jeszcze statcy tylko, obczajmy. Słabo.